Witam wszystkich, ja się nazywam Adam Lewicki, jesteśmy na kanale MMA.pl, a ze mną Wojtek Sobierajski, cześć. Witam serdecznie. Na początek dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś chwilę, żeby porozmawiać z nami. Ja też dziękuję za zaproszenie. I właśnie, dlaczego się widzimy na kanale MMA.pl? Właśnie dlatego, że ostatnio wrzuciłeś na YouTube'a swoją walkę z Don Cassio i od tego właśnie zacznijmy. Opowiedz proszę, jak do niej doszło, jak to wspominasz, jak wyglądała. Całe kulisy tutaj nam zdradź. Tak jak mówisz, co prawda teraz już nie mam nic wspólnego z boksem, ale kiedyś uprawiałem ten sport wyczynowo. Zacząłem w roku 2009 boksować. Trenowałem łącznie 10 lat, czyli do roku 2019. W roku 2012 albo 2011, teraz już nie pamiętam dokładnie, spotkałem się na Pucharze Polski z Kasiuszem Życińskim, teraz znanym jako Don Cassio, wtedy jeszcze nie miał takiej ksywki. Wtedy walczyliśmy w kategorii 75 kg, więc dużo mniej niż on teraz waży. I to była walka w ćwierćfinale, czyli to był ćwierćfinał Pucharu Polski. Ja już wtedy byłem dosyć doświadczonym zawodnikiem, miałem mniej więcej 40 walk na koncie, a z tego co pamiętam, to był u Kasiusza to była jedna z pierwszych walk, więc trzeba to sobie szczerze powiedzieć, że on wtedy dopiero zaczynał, to był jego początek. Ja byłem zawodnikiem Feniksa Warszawa, on boksował w Sako Gdańsk u trenera Marka Chrobaka, tak jak nadal. No i co, jak ta walka wyglądała? No jest u mnie na YouTubie skrót tej walki, ale ogólnie jak wpiszecie sobie Wojciech Sobierajski kontra Kasiusz Życiński, to jest ta cała walka nieskrócona, więc można zaznaczyć, że to nie jest żadna manipulacja, tylko wszystko jest tak jak pokazane u mnie na tym skrócie walk. Była to raczej dla mnie dosyć prosta walka, bo lubię zawodników, którzy chodzą za podwójną gardą. Ja dobrze pracowałem na nogach, więc po prostu Kasiusza obskakiwałem, waliłem seriami, uciekałem, doskakiwałem, odskakiwałem. Pierwsza minuta była taka w miarę wyrównana, bo chciałem go jeszcze wyczuć. Nie znałem go, nigdy go wcześniej nie widziałem żadnej jego walki. Więc nie wiedziałem, jak on boksuje. No i już po tej minucie wiedziałem, że no, że będzie dobrze, że będzie dobrze. Ostatecznie wygrałem walkę na punkty po 3 rundach. Pewnie bez większego problemu. No ale zaznaczmy to, że to był początek Don Cassio, więc dopiero wtedy zaczynał. Dzisiaj Cassiusz znany jest z tego, że bardzo dużo mówi. Czy wtedy dochodziło do jakichś wymiany zdań w ringu, czy raczej nie? Nie, absolutnie. Wtedy Cassiusz był zupełnie innym człowiekiem. Wydaje mi się, że był skromny, można powiedzieć, że bardziej normalny. Oprócz tego, że z nim boksowałem, to byliśmy razem na różnych obozach bokserskich. No i ja go pamiętam z dobrej strony. To jak ostatnio nie mam z nim kontaktu. Jedyne co to widzę w mediach społecznościowych i wiadomo, na tych różnych galach tylko tam go widuję. Sam takiego osobistego kontaktu z nim, więc nic nie oceniam, ale wspomnienie mam z nim dobre, normalny chłop. Czyli śledzisz tą show biznesową karierę Cassiusza? Oczywiście, ja wszystko widzę, wszystko patrzę, widziałem go w Mam Talent, potem od samego początku w MMA wszystkie walki śledzę, oglądam. Ogólnie śledzę w ogóle ten temat freak fightów, bo być może kiedyś coś się tam pojawi, już były różne rozmowy na ten temat, więc jestem cały czas na bieżąco. MMA.pl bądź na bieżąco, ja tam jestem właśnie na bieżąco. No właśnie, miałem cię spytać, czy śledzisz w ogóle środowisko Freak Fight, ale odpowiedziałeś już na to pytanie, a jeszcze wracając do Cassiusza, jakby pojawiła się opcja rewanżu, co wtedy? Jak najbardziej chętnie, jeśli chodzi o formę sportową, ja od tamtej pory jestem cały czas na bardzo wysokim poziomie, co prawda zmieniłem dyscyplinę, bo po boksie był jeszcze u mnie crossfit, była siłownia, były biegi z przeszkodami, teraz pobijam różne ekstremalne rekordy Polski i Guinnessa. Ale cały czas jestem w treningu, jestem dobrze wytrenowany. No jak wiemy u Cassiusza, ta forma przeplata się z okresami, kiedy nie trenuję. Więc myślę, że jeśli chodzi o wydolność, byłbym na pewno na wyższym poziomie. Co do techniki, to Cassiusz po tej naszej walce na pewno też się bardzo poprawił. Trzeba mu to przyznać, że potem jeszcze długo boksował. Był w kadrze narodowej, walczył w Huzars Poland. Dokładnie, w lidze zawodowej w USB, więc on swój poziom podniósł, zdobył brązowy medal mistrzostw Polski, więc jestem sam ciekawy, jakby to boksersko teraz wyglądało. No, myślę, że to była dobra walka. Warunki mamy w miarę podobne, jeśli chodzi o wzrost, bo obydwaj mamy około 1,90 m wzrostu, z tym, że on jest chyba teraz ode mnie dużo cięższy, bo ja ważę mniej więcej 80 kg, on około 90 paru, ale ostatnio widziałem, że tam do tych 80 kilku zrzucił, walcząc z Parkę, z Wrzoskiem, tam potrafił zrzucić do 86, więc jak najbardziej taką walkę bym brał. Mhm.
Ty specjalizujesz się teraz w biciu nieludzkich rekordów, prawda? I nawiążę tutaj do pewnej osoby, bo w MMA ostatnio miał zadebiutować mężczyzna, który również przechodzi ludzkie granice możliwości. Mówię tu oczywiście o Robercie Karasiu. A o takim pojedynku co sądzisz? Jak się dowiedziałem, że Robert będzie walczył, bo ja w ogóle mam z nim kontakt, znamy się. Jak się dowiedziałem, że Robert będzie walczył, no to jakby sam siebie wykluczyłem z tego potencjalnego grona rywali, bo wiem, że Robert jest dużo lżejszy, on waży na co dzień 67-68 kg, teraz koło 70 jak żre fast foody na co dzień, żeby trochę podbić wagę żaru przed tą walką, którą miał mieć, więc byłem pewny, że ta walka nie dojdzie do skutku, że nie ma takiej opcji. Jak się dowiedziałem, że walczy z AJ-em, który waży prawie, to byłem w ciężkim szoku, ale... No myślę, że to była bardzo ciekawa walka, ale jednak doświadczenie w sportach walki, nie ukrywajmy, ja mam dużo większe od Roberta, no bo 10 lat ćwiczyłem te sporty walki, Robert dopiero zaczyna. Poza tym przewaga warunków fizycznych, więc myślę, że taka walka nie ma większego sensu. Raczej musiałbym mieć kogoś albo dużo cięższego od siebie, który nie trenuje, z lepszymi warunkami, albo na podobnym poziomie sportowym. Mhm. Rozumiem, okej. Okay. No to wróćmy do twoich rekordów, które... imponujące, już to nie będę wymieniał, bo ciężko je zliczyć. Widziałem, że na stronie Red Bulla fajne są opisane w artykule ze stycznia. Dlaczego akurat taka zajawka teraz tobie towarzyszy? To w ogóle jest wszystko czystym przypadkiem, bo startowałem w biegach z przeszkodami. Wcześniej byłem 3-krotnym wicemistrzem świata, ale kiedy zaczęła się pandemia, zawody zostały odwoływane, nie miałem gdzie startować, nie miałem gdzie swoich sponsorów reprezentować, więc musiałem wymyślić coś takiego, co jest niezależne od sytuacji na świecie. No i wpadłem na pomysł bicia rekordów. W roku 2020 postanowiłem, że w ciągu 12 miesięcy pobiję 12 rekordów Polski i Guinnessa. To był taki fajny, dobrze spięty plan, czyli miałem dobry, tak jakby i Facebooka, Instagrama, odpaliłem kanał na YouTubie, więc to było całościowe, wszystko można było dobrze śledzić i oglądać. No i wypaliło to niesamowicie, każdy rekord był pokazywany w telewizji, i to najczęściej w kilku, i też na żywo, i z odtworzenia, różne skróty. Tak samo w stacjach radiowych największych byłem i na największych portalach, więc ten program wypalił tak, że ja się tego aż nie spodziewałem. I w roku 2022 postanowiłem to kontynuować, tylko że robię 6 wyzwań, ale każdy z nich jest bardzo, bardzo wymagający, potrzebuje więcej czasu i na przygotowania, i więcej czasu na regenerację po tych rekordach, bo one często są bardzo kontuzjogenne. Mhm. No właśnie, to są takie rekordy, które jakby ciężko wymyślić na pierwszy rzut oka. Skąd bierzesz inspirację do właśnie pobijania takich wyczynów? Bo tak jak widziałem ostatnio, masz zamiar przebrnąć przez cały dystans Ironmana z 50-kilogramową kłodą na barkach. Dlaczego akurat właśnie takie pomysły? Skąd to się bierze? Często samo wymyślenie rekordu, że był sensowny, jest trudniejsze niż pobicie go. Bo ten rekord musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi być atrakcyjny dla widzów, żeby to ludzi ciekawiło, żeby ludzie to oglądali, bo wiadomo, że im większe zasięgi, tym lepsi sponsorzy. A po drugie, to musi być wyzwanie sportowe. Ja nie chcę robić rzeczy, które mi się nie podobają. Ja lubię, jak jest naprawdę sportowe wyzwanie, jak jest ciężka walka, szczególnie psychiczna. Czyli te rekordy charakteryzuje to, że one są bardzo długotrwałe, bardzo wyniszczające, bardzo trudne. No i niewiele osób się w ogóle takich rzeczy podejmuje. Tak jak teraz właśnie wspomniałeś, będę robił Ironmana, czyli 4 km pływania, 180 km na rowerze i 42 km biegu. I jako pierwszy na świecie chcę to zrobić z obciążeniem 50 kg, czyli będę miał wielki bal drewna, który waży 50 kg i przez cały dystans on będzie mi towarzyszył. Płynąć w jeziorze 4 km z taką kłodą... Dla mnie niewyobrażalne. To jest najłatwiejszy odcinek. Właśnie dużo ludzi się... Bo się będzie wyporność, prawda? Tak. Ona po prostu się unosi na powierzchni za mną, ja mam ją na sznurku przyczepioną do bioder i płynę, więc to jest zupełnie to jest najłatwiejszy etap, zdecydowanie najłatwiejszy etap, bo problemem jest to, jak ja muszę dźwigać. Na rowerze ta kłoda jest na moich plecach w plecaku, więc ona podnosi mi środek ciężkości i bardzo się niestabilnie jedzie, jest chybotliwie. No a z kolei marsz, no to łatwo sobie wyobrazić, jak pokonać maraton z obciążeniem 50 kg, to będzie potwornie ciężkie. Biegasz teraz, jeździsz na rowerze właśnie z kłodą na barkach, na plecach? Nie, tak myślę, że w przygotowaniach nie będę ani razu jeździł na rowerze, ani razu biegał. Pewnie też nie będę pływał, skupiam swoje treningi na sile. Pracuję nad siłą, żeby być po prostu mocny, żeby
Żeby po pierwsze dać radę, po drugie, żeby mnie to za bardzo nie zniszczyło, nie skontuzowało, bo opinie ludzi są takie, że skończy na wózku po tym rekordzie, ale ja to słyszę bardzo często, w sumie przed każdym rekordem, że skończy na wózku, tylko że wiem, co robię, to chodzi o dobre przygotowania, jak będzie ciało przygotowane do takiego wysiłku, to będzie dobrze, więc tutaj kładę nacisk na trening siłowy. I przede wszystkim zaufasz swojej psychice, prawda? Tak, tutaj psychika, myślę, że jest w ogóle najważniejsza psychika, bo ten rekord będzie trwał mniej więcej 40 godzin, tak trzeba liczyć. 40 godzin z obciążeniem 50 kg. Na początku będzie z pewnością łatwo, właśnie na tym pływaniu problemy zaczną się na rowerze i potem będzie walka w głowie, ale ja to najbardziej lubię. Ja najbardziej lubię właśnie tą walkę i im jest trudniejszy rekord, tym mam potem większą satysfakcję na koniec. Jak zrobię coś łatwego, to w ogóle nie jest to dla mnie nic warte. Mm-hmm. A który z dotychczasowych był dla Ciebie największym wyzwaniem? Bardzo ciężki był kajak. Dwa tygodnie temu, nawet nie całe, myślę, że tydzień temu, zakończyłem próbę bicia poprzedniego rekordu. Musiałem przepłynąć kajakiem z Przemyśla do Świnoujścia, czyli to jest 1200 km. I ten rekord wcześniej należał do naszego legendarnego kajakarza Aleksandra Doby, który zrobił to w 13 dni. Mi się to udało zrobić w 11. No i to było ciężkie, bo było długotrwałe, niezależnie od tego, co się działo, jaka była pogoda, musiałem cały czas płynąć, cały czas wiosłować, czy padało, czy wiało, czy słońce świeciło. Ja ciągle od godziny mniej więcej 4.30 do 21.00, do 22.00 ciągle płynąłem, żeby ten rekord pobić, więc to było bardzo trudne. No myślę, że to był jeden z trudniejszych rekordów. Naprawdę szokujące. A tak na koniec jeszcze zapytam, czy jakiś rekord związany ze sportami walki Ci przychodzi do głowy? Nie wiem, najdłuższe stoczenie rundy, nie wiem, coś w ten deseń. To raczej z Karasiem. Tak. Byśmy mieli 3 rundy po 3 godziny. Albo po 3 dni. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Nie będę Ci już zabierał więcej czasu. Z nami był Wojtek Sobierajski. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i co, powodzenia w kolejnych rekordach i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś na jakiejś albo frikowej, albo sportowej gali. Dziękuję, trzymajcie kciuki, tylko zwycięstwo.